Dzień dobry, moje straszne dzieci biologiczno-chemiczne. Zaczynamy Zbrodnie i karę. Zbrodnie i karę jest to książka specyficzna. Nawet jeśli ktoś tak regularnie nie czyta lektur, to ja naprawdę polecam, żeby kiedyś, kiedy będzie miał czas, kiedy będzie miał wolną od trosk głowę, być może ten czas znaczy teraz, ja się w ogóle nie sprzeciwiam temu, żeby oczywiście nastąpiło to teraz, ale jeśli to nie jest ten dzień, kiedy można, trzeba we własnym mniemaniu przeczytać Zbrodnie i kary, zróbcie to innego dnia. Zróbcie to wtedy, kiedy będziecie mieć taki spokój wewnętrzny, taki spokój duchowy, żeby móc przetrawić jedną z najdoskonalszych książek, jakie napisano w ogóle kiedykolwiek. Książka Archetyp, książkę Mit. Książkę, która wszystko mówi o człowieku i absolutnie każda interpretacja, której się dokonuje poza nią, jest interpretacją spłaszczającą. Bez lektury odpowiedniej, bez zrozumienia dla bohaterów, bez upartego czasem w niektórych interpretacjach wyraźnego kontrastowania niektórych bohaterów tej książki, człowiek zrozumie, na czym polega istota pisarstwa Dostojewskiego i na czym polega tak naprawdę jego racja w kwestii oceny ludzkiego charakteru. Jest to skomplikowana książka. Nie jest to książka wyłącznie o człowieku, który popełnił zbrodnię i potem za tę zbrodnię poniósł karę. Jest to raczej książka o tym, jak wielkie i jak różnorodne są warstwy, rozmiary kary. Zbrodnia jest tutaj pretekstem do czegoś. Kara jest tak naprawdę tym tematem i kara zaczyna wymierzać się temu człowiekowi, sama zaczyna się wymierzać jeszcze zanim w ogóle sama zbrodnia zostanie dokonana, co bystry czytelnik Dostojewskiego dostrzeże bez problemu. Zanim przejdziemy do notatki, to może popatrzmy sobie po prostu jeszcze na pisarza, bo pisarz jest charakterystyczny. Jest to geniusz rosyjskiego pisarstwa, absolutny geniusz. W ogóle rosyjska literatura jest wielka. Natomiast Dostojewski na pewno jest jednym z najsłynniejszych ich przedstawicieli. I jest to jeden z tych artystów, którego całe życie nie było specjalnie zbyt wesołe. Jak widzimy, dzieciństwo spędził w rodzinie dysfunkcjonalnej, z typowym takim rysem, czyli z przemocowym ojcem, z biedą, z dysfunkcjonalną rodziną i jeszcze dodatek z padaczką. Później odbywał studia w szkole inżynieryjnej, w których nie chciał, potem został oficerem, potem został skazany jako oficer za działalność antypaństwową. I w ostatnim momencie kara śmierci została odwołana, kiedy już, jak tutaj głosi nam ten wpis, stał przed plutonem egzekucyjnym. Wyobraźcie sobie życie tego człowieka, który skazany na śmierć stoi już w zasadzie przed lufą, a nagle jego wyrok śmierci zostaje zamieniony na zsyłkę. Syberia zresztą, do którą się później udał, stanowi wielki temat w jego twórczości i to jest też miejsce, w którym Dostojewski nie lubił Polaków za ich zachowanie na Syberii. Uważał, że Polacy zupełnie bez godności i bez skromności odnoszą się do innych więźniów, żyjąc w fałszywym przekonaniu, że tylko oni tutaj cierpią, natomiast wszystkie inne narodowości są tutaj raczej w nagrodę. Więc jakby to krótki pobyt na Syberii zmodyfikował zdanie Dostojewskiego na temat naszego narodu w sposób radykalny. A potem wrócił i zaczął pisać. I napisał kilka naprawdę doskonałych powieści. I jeśli planujecie kiedyś na przykład, nie wiem, na emeryturze albo na swoich długich wakacjach, które nastąpią za rok, miejmy nadzieję, czytać książki, które są klasyką, które mają wartość jako kamienie milowe kultury, którą wytworzył człowiek, to poczytajcie sobie Dostojewskiego po prostu. Wśród wszystkich jego książek te to są chyba najdoskonalszymi arcydziełami, poczynając od Gracza, który opowiada o osobistych doświadczeniach Dostojewskiego z hazardem, poprzez bardzo polityczną, jednocześnie bardzo dobrze ukazującą obraz rosyjskiego imperium, książkę Biesy, po jedną z moich ulubionych książek Idiota, która pokazuje, jak naiwność i dobroć przegrywają w królestwie ludzi.
Natomiast na pewno absolutnym arcydziełem z pisarstwa Dostojewskiego, którego nie da się pobić niczym, są bracia Karamazow. I to na pewno jest taka czwórka, którą wam polecam, natomiast cała reszta, oczywiście jeśli się wciągniecie w tego doskonałego pisarza również. Gatunek, z jakim mamy do czynienia, nazwany jest powieścią psychologiczną. Czasem też mówi się o powieści Zbrodnia i kara, że jest to powieść polifoniczna. Natomiast wydaje mi się, że dla naszych potrzeb zdecydowanie lepszym określeniem będzie powieść psychologiczna, dlatego że w tym tytule już, w nazwie tego gatunku widać, o co chodzi w pisarstwie Dostojewskiego. Chodzi o tę głęboką wiwisekcję ludzkiej natury. Chodzi o to, że Zbrodnia i kara skupia się na wewnętrznych przeżyciach Raskolnikowa, na opisach jego stanu psychicznego, na dialogach, a także na wszystkich tych aspektach w odniesieniu do innych bohaterów. Natomiast sama definicja powieści polifonicznej, tak dla informacji dla was, jest to po prostu powieść, której akcja rozgrywa się na bardzo wielu płaszczyznach, planach i osadzenie bohaterów jest rozproszone. To znaczy, że w zasadzie nie ma głównego bohatera. Tak naprawdę jest cała rzesza bohaterów, o których można by było powiedzieć, że pełnią rolę tego głównego i ich wątki, ich racje, ich tematyka, motywy, które przywołują, są równie ważne jak te motywy, które pokazane są z perspektywy Rodiona Raskolnikowa, naszego głównego bohatera. I o Zbrodni i karze. Tak bardzo krótko. No, z takim, powiedzmy, z klimatem przypomnienia sobie, o co nam chodzi. Jeśli oglądaliście ten film, który wam polecałam, to myślę, że wiecie doskonale, o co nam chodzi. Ten film jest świetną ekranizacją tego dzieła. Bardzo, bardzo dokładną, jeśli chodzi o sposób odtworzenia tej treści. Czas akcji naszego utworu to są niecałe 2 tygodnie. Aż się nie chce uwierzyć. Tam się tyle rzeczy dzieje i tak bardzo dynamiczna jest ta akcja, że w zasadzie kiedy sobie uświadomimy, że to nie jest miesiąc, to nie są lata, które tam mijają, tylko 2 tygodnie, dokładnie 2 tygodnie od momentu, kiedy Raskolnikow podejmuje decyzję do momentu, kiedy przyznaje się, zostaje skazany, upływa zaledwie 14 dni. W szerszej perspektywie jest to oczywiście XIX wiek, natomiast fabuła, jak tutaj głosi jeszcze ten dopisek, obejmuje około 1,5 roku. Jest to fabuła rozciągnięta na późniejszą zsyłkę naszego bohatera na Syberię. No i bohaterowie. Rodion Romanowicz Raskolnikow, główny bohater, morderca. Alona Iwanowna, lichwiarka i jego ofiara. Awdotia Romanowna, zwana czasem Dunią, siostra Raskolnikowa, przepiękna, mądra siostra Raskolnikowa. Razumichin, najbliższy jego przyjaciel. Katarzyna Iwanowna, czyli siostra Alony Iwanowny, która zginie razem z nią. Arkadiusz Swidrygajłow, bodaj najbardziej skomplikowana powieść w tej powieści, bohater w tej powieści, człowiek, który, o którym nie wiadomo, jak go sądzić, czy jako człowieka o dobrym sercu, czy jako człowieka o obrzydliwym charakterze i jeszcze gorszych czynach. Sonia Marmiładowna, dziewczyna, która będzie stanowiła coś w rodzaju antytezy do naszego bohatera, ale jak się później przekonam, jest to raczej błędna ścieżka rozumowania. I ojciec Siemion Marmiładow, okrutny pijak, który za swoje grzechy w pewnym momencie tej książki zapłaci śmiercią. Jest to jakiś mały wycinek naszych bohaterów, bo wiemy, że występuje jeszcze matka Raskolnikowa na przykład, że występują jeszcze bohaterowie poboczni, że występuje narzeczony Duni na przykład, okrutnie obrzydliwy typ. Wszyscy ci bohaterowie są oczywiście ważni, natomiast dla nas z perspektywy naszego rozmowania ci państwo tutaj to są bohaterowie najważniejsi. I na tym wstępne przedstawienie tej książki zakończymy i w następnej części przejdziemy już do pierwszej lekcji z notatki.